Matura 2000 za nami. 2 dni temu mogliśmy wykazać się, rozwiązując zadanie liczby. Pora zatem na omówienie zarówno w języku C++, jak i w Pythonie. Tym razem zrobimy to poprzez porównanie obu rozwiązań, które będą prezentowały to samo podejście i w jednym, i w drugim języku. Myślę, że będzie to doskonała okazja dla osób, które przesiadają się z C++ na Pythona, czy odwrotnie. Na stronie maturainformatyka.buzinfo.pl zamieszczam w dziale programy zarówno treść zadania z moimi krótkimi komentarzami, jak i dane do pobrania i oczywiście kody rozwiązań w obu tych językach, które za chwilę omówimy. Przejdźmy do treści. W pliku liczby txt zapisano 500 liczb całkowitych z przedziału od 1 do 100 tysięcy. Musimy wykonać na nich pewne operacje i odpowiedzieć na żądane pytania. Zadanie pierwsze. Podaj, ile z podanych liczb jest potęgami liczby 3. 1, 3, 9, 27 i tak dalej. Ile takich liczb mamy wśród 500 wczytanych z pliku? Dla pliku przykład txt, który jest zawsze podawany na maturze, odpowiedź wynosi 2. Dla danych właściwych powinniśmy uzyskać 18. Sprawdzimy to. Język C. Oczywiście biblioteka, która pozwala nam wczytywać, wypisywać na standardowym wejściu, oraz biblioteka, która pozwala nam odczytać dane z pliku wejściowego. Odczytywanie danych z pliku wejściowego w sposób następujący. Fstream definiujemy sobie zmienną plik. Otwieramy ten plik. Jeżeli nie podamy żadnych parametrów, to domyślnie otwierany jest jako plik tekstowy w trybie do odczytu, czyli właśnie to, co nas urządza. Na samym końcu będziemy ten plik zamykać. To jest o tutaj oczywiście plik close. I wczytujemy nie z cin, tylko po prostu ze zmiennej plik do zmiennej wejście, a wejście to oczywiście zmienna typu long int, ponieważ liczby mogą być z przedziału od 1 aż do 100 tysięcy. Podobnie podejdziemy w Pythonie do sprawy. Otwieramy sobie plik. Jeżeli nie podajemy parametrów, to będzie to w trybie do odczytu i to będzie plik tekstowy. Wczytujemy do tablicy wszystkie linie i zamykamy plik. Wszystkie linie będą zakończone znakiem Entera. W związku z tym musimy się pozbyć jeszcze tego znaku. Jeżeli wykonamy strip, to znaczy, że z obu stron usuniemy białe znaki typu spacja, Enter i tak dalej, czyli właśnie to, co nas interesuje, oraz będziemy musieli zamienić ten ciąg znaków już bez Entera na liczbę typu całkowitego. I to jest właśnie ta linijka. Mamy zatem sprawę wczytania danych z pliku omówioną w jednym i w drugim języku. Wygeneruję teraz tablicę, w której będę trzymał kolejne potęgi liczby 3. A zatem 1, 3, 9, 27 i tak dalej. A potem, wczytując kolejne elementy z tego pliku, dla każdej liczby będę sprawdzał, czy jest ona w tej tablicy. Jeżeli tak, to oczywiście jest potęgą trójki. Jeśli nie znajdę jej na żadnej pozycji w wygenerowanej przeze mnie tablicy, liczba nie jest potęgą trójki. Rozwiązanie w języku C. Generujemy tablicę. Zakładam z zapasem 100-elementową tablicę typu long int, ponieważ ją zadeklarowałem wewnątrz funkcji main, a nie na zewnątrz, zmuszam, żeby się wyzerowała. Będę chciał, żeby wszystkie pozostałe elementy wynosiły 0. Pierwszy element ustawiam na 1, a potem w pętli for przebiegam przez kolejne elementy. Zerowy element to jest 1, pierwszy i kolejne, tak, i 1,
i po każdym obiegu pętli i zwiększam. Będą wynosiły ile? Ano, tyle, ile wynosił poprzedni element razy 3. Czyli jeżeli pierwszy wynosił 1, to kolejny będzie 3. Jeżeli teraz wynosił 3, to 9. 9 to 27, czyli kolejne potęgi trójki. Ale proszę zauważyć, że zakończeniem tej pętli nie jest jakaś wartość i, tylko sprawdzenie, czy t od i osiągnęło już górną granicę naszego zakresu. No bo nie potrzebujemy większych potęg niż 100 tysięcy. Czyli kończymy wypełniać naszą tablicę w momencie, kiedy uzyskamy potęgę większą niż 100 tysięcy. Ona już nam nie będzie do niczego potrzebna, ale nie przeszkadza, że w tej tablicy jest. Nieco inaczej generuje to w języku Python. Tutaj mam bardzo łatwo dostępne, bez bibliotek, potęgowanie. Jest to po prostu operator gwiazdka, gwiazdka. A zatem w pętli, która się będzie wykonywała cały czas, warunek pętli while true, czyli będę wykonywał ją w nieskończoność, szukam potęgi i. I ustawiam sobie na początek jako 0, ale inkrementuję przy każdym obiegu pętli. Czyli najpierw będzie 3 do 0, zwiększam o 1, 3 do 1, zwiększam o 1, 3 do 2. Tablicę tworzę, ale nie określam jej wielkości, tylko tworzę ją na początek pustą. Dlaczego? Dlatego, że bardzo łatwo jest dodać do takiej tablicy kolejny element. To znaczy, wygeneruję sobie jedynkę, dodaję do pustej tablicy, już mam tablicę z jedynką. Wygeneruję sobie potem trójkę, dodaję do tablicy, mam tablicę z jedynką i trójką. A potem i z dziewiątką, i z 27. Innymi słowy, rozmiar tablicy będzie rósł systematycznie z kolejnymi potęgami, aż przerwę pętlę. A przerwę pętlę, jeżeli ten warunek będzie spełniony. To znaczy, jeżeli potęga przekroczy 100 tysięcy. Uzyskaliśmy niemal to samo, tylko tutaj będzie mniejsza tablica. Skoro mam już potęgi trójki w tablicy, mogę zająć się wczytywanymi liczbami. Wczytuję taką liczbę z pliku, nie ze standardowego wejścia, tylko z pliku. Ustawiam sobie licznik, który będę wykorzystywał w pętli do while na 0 i będę tę pętlę wykonywał tak długo, aż dojdę do elementów zerowych. To znaczy, że tutaj w tej pętli, w tej tablicy T mam potęgi trójki, ale nie do ostatniego elementu. W pewnym momencie przekroczyłem wartość 100 tysięcy i pozostałe są wyzerowane. Innymi słowy, jak dojdę do tych wyzerowanych, to przerywam moją pętlę. Sprawdzam tylko potęgi trójki. No i w jaki sposób to robię? Jeżeli moje wejście z pliku, czyli ta liczba, jest równa bieżącemu elementowi tablicy, czyli w tym wypadku zerowemu na początek, zwiększam licznik wystąpień potęg trójki. To jest niekonieczne, ale wypisuję sobie tę liczbę na ekran, choć nie jest to treścią zadania, i przerywam wykonywanie pętli, nie tej, która wczytuje 500 liczb, tylko tej wewnętrznej, tej while, ponieważ już wiem, że ta liczba jest potęgą trójki. W języku Python jest to o wiele prostsze. Też muszę przebiec przez wszystkie elementy wczytanego pliku, ale ten plik, jak już wiemy, jest wewnątrz tablicy, tablica wejściowa. Robię teraz pętlę for a in tablica wejściowa i a nie jest to licznik pętli, tylko są to kolejne elementy tablicy wejściowej. Tak jak już powiedziałem wcześniej, muszę się pozbyć niepotrzebnego entera, ponieważ jest to tekst. I zamieniam ten tekst na liczbę i a w tym momencie jest już liczbą. Sprawdzam, czy a znajduje się wewnątrz tablicy. Jest to, jak widać, dużo prostsze. Tu musiałem taką pętlę zrobić, żeby sprawdzić z każdym elementem niezerowym tablicy. A tutaj sprawdzam, czy zmienna a jest wewnątrz tablicy. Jeżeli jest, zwiększam zmienną, którą tutaj nazwałem zlicz, a tutaj ile? O 1. I przy okazji wypisuję znalezioną liczbę, która jest potęgą trójki. To wszystko. Wypisuję odpowiedź. Tutaj nazwa zlicz, a tutaj zmienna ile. Sprawdźmy, czy te programy działają. Zaczniemy od dokładnie tego samego programu w języku C. Uruchamiamy go. I rzeczywiście oczekiwaliśmy odpowiedzi 18 liczb i to są po drodze wymienione te liczby, co nie było konieczne, ale odpowiedź jest poprawna, 18. To samo
uruchommy w języku Python. Jak widzimy, dokładnie ta sama odpowiedź. Zwracam uwagę na ten zapis. Sprawdzam, czy zmienna jest wewnątrz tablicy. I dokładnie ten sam zapis tutaj. Sprawdzam, czy zmienna jest wewnątrz tablicy w tej pętli. Przejdźmy do zadania drugiego. Mamy wypisać wszystkie liczby z pliku wyjściowego, których suma silni cyfr jest równa tej liczbie. Przykład. 343. Bierzemy pierwszą cyfrę 3 silnia plus drugą cyfrę 4 silnia plus trzecią cyfrę 3 silnia. Sumujemy wyniki. Wiadomo, 3 silnia to jest 1 razy 2 razy 3, czyli 6. 4 silnia 1 razy 2 razy 3 razy 4, czyli 24. I znowu plus 6 wychodzi 36. A zatem dla tej liczby nie jest to prawda. Ale już dla liczby 145 jak najbardziej tak. 1 silnia 1, 4 silnia 24, 5 silnia 120. Jak to sumuje, wychodzi 145 i taką liczbę musimy wymienić. W pliku przykład txt to jest jedyna liczba, która powinna pojawić się na ekranie. Natomiast w danych właściwych powinny być nam 4 liczby. 2, 145, 1 oraz 40 585. Sposób wczytywania danych z pliku omówiłem w zadaniu pierwszym, do tego już nie będę wracał. Tu zajmiemy się głównie definicją funkcji silnia, którą nazwałem sil. Zwraca wartość do 100 000, czyli long int, przyjmuje wartość na pewno o wiele mniejszą i na pewno, ponieważ jest to funkcja silnie rosnąca, na pewno zmieści się w integerach. Tu nie muszę podawać typów, więc nie ma żadnego problemu. Po prostu jednoargumentowa funkcja sil. Liczę ją dokładnie tak samo w jednym i w drugim przypadku. Nie z definicji rekurencyjnej, tylko iteracyjnie. To znaczy 1 razy 2 razy 3 razy 4 i tak dalej. Początek to jest 1, ponieważ silnia 0 i silnia 1 wynoszą 1. A jeżeli mam już wartość 2 lub więcej, to zaczynam wymnażać razy 2, razy 3, czyli razy kolejne liczniki tej pętli. Tak? Licznik tej pętli wynosi najpierw 2, potem 3, potem 4 i plus plus, aż dojdzie do n włącznie. Czyli wymnażam silnie to, co było, razy 2, razy 3, razy 4, kolejny krok pętli. I tu jest dokładnie tak samo. Pętla od 2 aż do n włącznie, wymnóż siebie samą, poczynając od 1, przez kolejne liczniki tej pętli. 2, 3, 4 i tak dalej. Zwracamy wynik S, czyli wynik obliczenia silni. Oczywiście teraz 500 razy wczytuję liczbę i co robię dla każdej liczby? Tutaj w tej pętli do while, dopóki wejście, czyli to, co wczytałem, jest niezerowe. Zobaczmy, kiedy ono będzie zerowe. Załóżmy, że wczytałem liczbę 132. C, które sobie ustawiłem na początek na 0, jest to suma tych silni cyfr, to jest silnia z ostatniej cyfry. 134, czyli z 4. Zobaczmy, że 134 modulo 10 to jest oczywiście 4. Ale co robię potem z tą liczbą? Dzielę całkowicie, ponieważ jest to liczba całkowita, więc jeżeli podzielę ją przez 10, to będzie to dzielenie całkowite. Więc ze 134 zrobi mi się 13. Odrzucę ostatnią cyfrę. I co w związku z tym? W następnym obiegu tej pętli podzielę 13 modulo 10, czyli wezmę 3 silnia z 3, to co mnie interesuje, i dodam do tego, co już miałem wcześniej. A tu podzielę znowu 13 przez 10 całkowicie, w związku z tym uzyskam 1. I kolejny raz, silnia z czego? Z 1 modulo 10, czyli z jedynki, z ostatniej cyfry. Dodam ją do mojej sumy silni, a wejście podzielę całkowicie przez 10. 1 przez 10, no to oczywiście 0. A ponieważ ta pętla jest wykonywana do momentu, kiedy wejście jest niezerowe, no to w tym momencie przerwę. A zatem dla każdej cyfry
obliczyłem silnie i dodałem do C. Jeżeli teraz C jest równe zapamiętanemu w zmiennej TMP wejściu, to znaczy, że ta liczba spełnia wymagania zadania i muszę ją wypisać. Jak to zrobiłem w języku Python? Tu jest troszeczkę inaczej. Też muszę przejść przez wszystkie znaki danej liczby, ale zrobię to nieco inaczej. Odrzucam Enter. Zamieniam sobie liczbę, zamieniam sobie ten tekst na liczbę i zapamiętuję ją w zmiennej B, tutaj, bo była to zmienna TMP. Ale będę pracował na tekście na początek. C znowu będzie to suma silni cyfr. For i in A, co to znaczy? I będzie przybierać, ponieważ A jest jeszcze cały czas tekstem, już pozbawionym entera, ale tekstem zawierającym cyfry, i będzie przybierać kolejne litery tego tekstu. Co ja z nimi robię? Zamieniam taką literę na liczbę, a w tym wypadku tak naprawdę na cyfrę, i poddaję ją działaniu w funkcji silnia. Dodaję do zmiennej C. W taki sposób sumuję sobie tą pętlą silnie kolejnych cyfr. Jeżeli oczywiście potem moje zapamiętane B jest równe temu, co zsumowałem z silni, no to taką liczbę wypisuję. Koniec zadania. Sprawdźmy, czy to zadziała. Liczby 2. To jest ten kod. Uruchamiamy go. I wypisałem 4 liczby, które, jak pamiętamy, są poprawną odpowiedzią. Sprawdźmy jeszcze, czy to samo uzyskamy w Pythonie. Uruchamiamy. Dokładnie ta sama odpowiedź. Przechodzimy zatem do zadania trzeciego. Naszym zadaniem jest teraz znalezienie najdłuższego ciągu liczb kolejno po sobie występujących w taki sposób, że ich NWD dla całego ciągu wynosi więcej niż 1. NWD, czyli największy wspólny dzielnik. Jeżeli mam więcej niż dwie liczby, mogę go policzyć w sposób następujący. To jest podpowiedź z treści zadania. NWD dwóch liczb, wynik tego NWD, bierze się jako jedna liczba i bierze się kolejną trzecią liczbę i w związku z tym uzyskuje NWD kolejnej liczby i tak dalej. Dla przykładu, jeżeli mam taki ciąg liczb, 3, 7, NWD 1, nie pasuje, musi być większy od 1. 7, 4, NWD 1, nie pasuje. 4, 6, NWD 2, zgadza się. Te dwie już pasują. 6, 10, i teraz biorę zamiast liczby 6 poprzednie NWD, czyli 2, 2 i 10. NWD 2 pasuje i kolejne NWD 2 pasuje. Z piątką oczywiście już nie. A zatem ten ciąg mnie interesuje. Jako odpowiedź podaję pierwszą występującą liczbę, czyli 4. Potem ile jest tych liczb? 4. Oraz NWD, największe, które mamy dla nich obliczone, czyli 2. Decydującym kryterium tego, co podamy jako odpowiedź, nie jest wielkość NWD, tylko najdłuższy ciąg takich liczb, dla których NWD wynosi więcej niż 1. Dla danych właściwych odpowiedzią będzie 31 tysięcy z groszami, 150 liczb pod rząd takich i NWD 74. A to są odpowiedzi dla danych testowych. Moim zdaniem należy ten przykład rozpatrzeć na tak zwanym najtrudniejszym przypadku. Ja wymyśliłem o taki. Proszę zauważyć. NWD 9 i 9, 9. 9 i 9, 9. Już mamy ciąg trzech liczb o NWD 9. 9 i 6, 3. Pytanie teraz, czy to znaczy, że muszę zacząć od początku, czy tamte dwie też mogą uwzględniać. No, my widzimy już na oko, że trójka do wszystkich czterech pasuje, a zatem jeżeli tu zmieniłem NWD, jak daleko muszę się cofnąć? Jeszcze gorzej wygląda sytuacja tutaj. 6 i 6, już miałem trójkę NWD, więc tutaj trójka nadal pasuje, już mam 5 takich liczb. Ale potem z dwójką trójka już nie pasuje jako NWD. No cóż,
trójka i dwójka, NWD da 1, a zatem musimy zacząć liczyć od początku. Ale czy od tej wartości? Przecież zauważmy, że jeżeli tu znajdziemy NWD z tą liczbą 2, to wstecz idąc także możemy dwójkę dopasować do tego NWD. I koniec końców odpowiedzią będzie odtęciąg. O wyrazie pierwszym 6, 7 kolejnych liczbach i NWD 2. Jest to dość trudne zadanie. I przyjrzyjmy się teraz realizacji w obu językach. Zacznijmy od zdefiniowania funkcji NWD dla dwóch liczb. Standardowy algorytm Euklidesa może opierać się albo na odejmowaniu liczb, albo na dzieleniu modulo. Ten drugi jest szybszy, więc posłużymy się nim. W jaki sposób działa? Pobieram dwie liczby i tak długo w pętli będę wykonywał operację, którą za chwilę omówię, aż reszta zdzielenia tych liczb wyniesie 0. A co ja robię? Otóż liczę właśnie resztę zdzielenia tych liczb. Pod większą liczbę podstawiam mniejszą, a pod mniejszą resztę zdzielenia. Jeżeli dojdę do takiego momentu, kiedy reszta zdzielenia będzie wynosiła 0, to znaczy, że mniejsza z tych liczb jest właśnie naszym poszukiwanym NWD. Dokładnie ten sam algorytm stosuję w języku Python. Różnice tutaj są praktycznie pomijalne. Tym razem w obu językach będę musiał już wczytać dane do tablicy. W języku C tworzę tablicę longint o wielkości 500 na wszystkie liczby. Tablica wejściowa. I jedną pętlą wczytuję tych 500 elementów. Tutaj jest to prostsze. Nieco inaczej wygląda to w Pythonie, gdzie owszem, wczytuję z pliku liczby txt wszystkie linie do tablicy wejściowej, ale pamiętamy, że zawierają one linie tekstu zakończone enterem. Więc zastanówmy się teraz nad kolejną linijką. Nadpiszę naszą tablicę wejściową czym? Nową tablicą, dlatego tu mam klamry, czyli tworzę nową tablicę. A co w tej tablicy będzie? Dla każdego elementu z tablicy wejściowej, czyli z tej poprzedniej tablicy, która zawierała teksty zakończone enterami, każdy z tych elementów podstawię pod i. I co ja z tym i zrobię? Najpierw zrobię i strip, czyli pozbędę się enterów na końcu, a potem zamienię je na liczby całkowite. Stworzę w taki sposób nową tablicę zawierającą już liczby i nadpiszę ją nad TWE, czyli tablicę wejściową. Click close. Dzięki tej linijce w tablicy wejściowej nie mam już tekstów zakończonych enterami, tylko czyste liczby. Przechodzimy teraz do najtrudniejszej części tego zadania maturalnego. Przypominam, musimy rozpatrzyć każdy przypadek, w którym zmienia nam się NWD pomiędzy poprzednimi NWD oraz nowymi. Niestety nie możemy do tego podejść tak jak tutaj. To był mój błąd zresztą wcześniej, który sam popełniłem, że w momencie, kiedy zmieniał mi się NWD na 1, zaczynałem wszystko liczyć od początku. Niestety nie jestem w stanie tak przejść tych 500 liczb, dlatego że tak naprawdę nie wiem, jak daleko mam się cofnąć. A tu musimy się, proszę Państwa, cofnąć aż do tego miejsca. Można sobie poradzić to w sposób następujący. Przebiegam przez wszystkie elementy tablicy, w tym wypadku 500 elementów, wejściowej i zaczynam szukać od pierwszego ciągu, aż natknę się na moment, w którym NWD wynosi 1. Potem robię to dla drugiego elementu tej tablicy i biegnę tak daleko, aż natknę się na NWD 1. W taki sposób jestem w stanie przeszukać wszystkie 500 liczb oraz wszystkie podciągi, które mogłyby się zaczynać w dowolnym miejscu. A jakie NWD znajdziemy po drodze? No, każde niezerowe będzie nas interesowało. Spójrzmy, jak implementujemy to. Mamy pętlę, która przebiega przez wszystkie
elementy od zerowego do n minus pierwszego, a nawet o jeden wcześniej. Dlaczego nie do ostatniego włącznie? No bo ciąg jednoelementowy nas by nie interesował. Co robimy? Ustawiamy sobie zmienną długość na 1, no bo jeżeli mamy pierwszą liczbę, no to znaczy, że już mamy ciąg jednoelementowy. Ustawimy sobie pierwszą liczbę, ponieważ musimy pamiętać, jaki jest początek takiego podciągu. Tak? Musimy wypisać liczbę, która rozpoczyna nasz podciąg, w tym wypadku 6. Ustawiamy sobie właśnie na ten element tablicy. A potem, proszę Państwa, rozpoczynamy kolejną pętlę, która się zaczyna od następnego elementu tej tablicy i będzie biegła tak długo, aż osiągnie koniec lub n będzie wynosiło 1. Albo dojdziemy do końca tej tablicy, albo uzyskamy n, czyli nwd 1. I wtedy tę pętlę przerwiemy. Jeżeli uzyskamy n równe 1, to musimy jeszcze sprawdzić, czy czasem nie znaleźliśmy najdłuższego podciągu. Jeżeli bieżąca długość podciągu, którą zwiększamy, jeżeli n jest większe od 1, jest większa w momencie, kiedy doszliśmy już do granicy podciągu, od znalezionej do tej pory największej, no to musimy podmienić. Co? To, co było największym NWD dla tego podciągu, podmienić długość maksymalną, którą znaleźliśmy, to jest najważniejsza sprawa, no i podmienić pierwszą liczbę tego podciągu i zapamiętuję to w tych trzech zmiennych, które wypiszę na koniec. Bardzo trudne zadanie i nie ukrywam, że spędziłem nad nim nieco więcej czasu niż zalecane na maturze 50 minut. Tak samo postępujemy w Pythonie. Przebiegamy pętlą od 0 do n mniej 2. Ustawiamy liczniki na te elementy, od którego w tym momencie startujemy, czyli na początek na zerowy element, potem na pierwszy element i od każdego elementu będziemy startować z czym? Z przeszukiwaniem podciągów. Podciągi będziemy badać od kolejnego elementu. Jeżeli tym razem badam dla drugiego elementu, no to zaczynam od trzeciego. W jaki sposób? Szukam jego NWD, zapamiętuję w N, tak samo jak w języku C. I jeżeli N było większe od 1, to zwiększam długość i kontynuuję nasze poszukiwania. Oczywiście podstawiam zgodnie z tym zaleceniem nowe NWD. Przepraszam, nowy element, to nasze obliczone NWD będzie nowym elementem do poszukiwania kolejnego NWD. A jeżeli dojdę do końca liczb lub NWD bieżące wyniesie 1, to znaczy, że osiągnąłem granicę podciągu. No i oczywiście należy sprawdzić, czy on nie jest czasem, aby najdłuższy. Jeżeli jest najdłuższy, to zapamiętuję jego dane, a jeśli nie, a właściwie za każdym razem, tak? A potem przerywam przeszukiwanie tego podciągu i rozpoczynam dla kolejnego elementu i poszukiwanie kolejnych podciągów. Jak widzimy, całość opiera się na tym, że jeszcze może tak to zobrazuję. Najpierw przeszukuję od tej dziewiątki i szukam tak długo podciągu, aż dojdę albo do końca, albo NWD będzie 1. Sprawdzam, czy to jest najdłuższy i ewentualnie go zapamiętuję. Potem zaczynam od tego elementu. Biegnę tak długo, aż dojdę do NWD 1 i ewentualnie go zapamiętuję. I dlatego, i aż do przedostatniego elementu z wczytanych liczb. Zadanie bardzo trudne, bardzo dużo czasu nad nim spędziłem, no ale spróbujmy, czy zadziała. Uruchamiamy program napisany w języku C.
Rzeczywiście jest to poprawna odpowiedź i dla języka Python kolejny sukces okupiony dużą dawką pracy. Dziękuję.